My się tym projektem akurat bardzo szczycimy, dlatego że zaczęliśmy tak naprawdę w okolicach roku 2005. I to jest łatwe do udowodnienia i do stwierdzenia, dlatego że wtedy rektorem został profesor Zbigniew Waśkiewicz, późniejszy prezes Polskiego Związku Biatlonu, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. I my wtedy akurat byliśmy bardzo silni, jeśli chodzi o sporty zimowe. I ja zawsze podaję taki przykład. Justyna Kowalczyk, nasza absolwentka, skończyła te studia nasze w ciągu 6 lat, studiując w taki sposób, że po skończonym sezonie, czyli w granicach początku kwietnia, przyjeżdżała na studia, a jak wiemy, w okolicach 15 czerwca musiała już wracać do treningów, czyli można łatwo policzyć, że jej zostawały 3 miesiące na studiowanie. I wtedy właśnie zastanawialiśmy się, jak to zrobić, żeby właśnie sportowcy ze sportów zimowych, którzy nie mogą przyjechać na semestr zimowy, czyli nie mogą zacząć startować w październiku, bo oni są zwykle już na lodowcu, przygotowują się do swoich zajęć, żeby jednak, bo IOS czy ITS, indywidualny tok studiów, nie wystarczał do tego, zdecydowanie nie, no bo to wtedy mamy konieczność 50% obecności na studiach, więc wymyśliliśmy wtedy IPPS, indywidualne plany i programy studiów, nowatorski program, jestem co do tego przekonany, skierowany właśnie do sportowców najwyższego poziomu, którzy chcieli jednocześnie studiować i zdobywać laury na imprezach międzynarodowych. Na czym ten program polegał? Polegał na tym, że student sam, i on do tej pory tak wygląda właśnie, że student sam wybiera sobie przedmioty, które w danym roku akademickim chce zaliczyć, wybiera sobie prowadzącego, wykładowcę, z którym chce ten przedmiot zaliczyć i formułę, czy to będzie w tej chwili oczywiście bardzo popularna przez okres pandemii formuła online, czy przyjeżdża na zajęcia, czy robi przedmiot na przykład w 2 dni, bo zrobi sobie 8 godzin jednego dnia, 8 godzin następnego i umawia się dopiero wtedy na egzamin. Ale to zostawiliśmy po prostu do wyboru sportowcom. Było bardzo trudno przekonać kadrę wykładowców, że no bo wykładowca woli mieć grupę 36 studentów na wykładach, na ćwiczeniach, zaliczać to w taki sposób, a nie oni przyjeżdżali czasami na weekendy, przyjeżdżali w innych terminach. Czasami było tak, że w semestrze letnim zaliczano zajęcia ze semestru zimowego. Przekonaliśmy pracowników, że to jest wizytówka naszej uczelni. I to zaczęło się od tego, zanim zaczęło być bardzo głośno o programie kariery dwutorowej, którą zresztą Unia Europejska mocno promuje, my to już wtedy wprowadzaliśmy. Bez dodatkowych środków, bez dodatkowych zachęt, my wiedzieliśmy, że trzeba tym sportowcom pomóc. Zmodyfikowano ten program i bardzo dobrze, bo parę rzeczy zostało tutaj dodanych i okazało się, że ta nasza praca od 2005 roku do momentu wystartowania programu no, przyniosła efekty, bo jesteśmy od 3 lat największymi beneficjentami tego programu. Z czego to wynika, jak mnie nieraz pytają? No właśnie z tego, że my byliśmy przygotowani, zanim program ruszył, to my już go dawno w innej formule realizowaliśmy. Ale teraz przede wszystkim jest kwestia tego typu, że wcześniej za to wykładowcy, którzy mieli dodatkowe zajęcia ze studentami, sportowcami najwyższej klasy, nie mieli za to wynagrodzenia, a teraz to wynagrodzenie mają. I dlatego ci sportowcy mają się dobrze w tym programie. Na pewno jak każdy program po pewnym okresie funkcjonowania powinien być może w jakimś tam stopniu modyfikowany, udoskonalany, powiedzmy sobie, i to trzeba rozmawiać ze środowiskami, które ten program realizują. Kwestia jest choćby nawet bardzo prozaiczna. No, po okresie pandemii program wystartował trochę za późno. On jest w tym momencie ograniczony czasowo. Ci sportowcy wyjeżdżają na swoje zgrupowania, mają odpowiednią, najpierw muszą być przygotowani do odpowiedniego toku treningowego w ciągu roku i w to trzeba wpleść w tym momencie te zajęcia sportowe. Oczywiście, że dla wielu tych osób, powiedzmy sobie, czasami mówią, że lepszy był wcześniejszy program samego IPPS-u, a teraz trzeba jednak odbyć odpowiednią liczbę godzin. Pytanie jest też tak, czy ta liczba godzin dla tych sportowców jest wystarczająca? To jest wszystko do modyfikowania, natomiast ja powiem w ten sposób, że program jest absolutnie rewelacyjny, z tego korzysta naprawdę bardzo wiele osób i miejmy tylko nadzieję, że polskie władze ten program utrzymają.